Siemano wszystkim. Miały być karpie, dwa dni nęcenia, a wyszły niestety szczupaki. Przerwa w deszczu, lukę taką wykorzystałem. Nie do końca, bo już zmokłem, ale tylko moja wina, bo zamiast zejść na czas do auta, to powiedziałem, że jeszcze trochę. Jak już mówiłem, jestem na szczupakach. Listopadowe szczupaki, mamy 3-4 listopada. Miały być karpie, ale są szczupaki. Szczupaki z... I złośliwość rzeczy martwych, jesienią, jak GoPro jest zimne, to niestety bateria się szybko rozładowuje. Tak więc no co, nagram wszystko w samochodzie, czyli ja już jestem po wędkowaniu, skończyłem wędkowanie, dlatego jestem w samochodzie i opowiem wam coś o dzisiejszym dniu. Wędkowanie mogę zaliczyć do udanych, rybka padła. No i jest pierwsza sztuka z małych kanalików, oj ten jest ładny. Dlaczego wybrałem tą miejscówkę? No miałem iść na karpie, jak żeście sami słyszeli, no ale deszcz i pogoda pokrzyżowała mi plany. Są takie sztormy, huragany, że masakra, wieje, aż łeb urywa. No i deszcze do tego. Wczoraj nie mogłem się wybrać, bo tak lało, że masakra. Dzisiaj rano chciałem wyjść na karpie, ale no też nie szło, nie idzie i nie ma takiej opcji, więc decyzja padła na szczupaki. Szczupaki, 2-3 godzinne szczupaki, z tego względu, że akurat była 2-3 godzinna luka w deszczu, popołudniowa na szczęście moje, więc wykorzystałem ją na szczupaki przy domu, przy domowych wodach. Malutkie kanaliki holenderskie, zimowiska karpiowe też, zimowiska w ogóle ryb wszystkich. Jest to bardzo dziwne, już nieraz o tym mówiłem, ale w Holandii niestety tak ryby, nie wszystkie, ale większość ryb, która ma możliwość spłynięcia w spokojną wodę między domy, między kanały, tak jak tutaj widzicie, są dookoła, są domy. Wiatr jest kurde około 6 czy 7, pokazuje na prognozie pogody, to jest bardzo, bardzo silny wiatr. A tutaj między tymi domami prawie w ogóle nie wieje, więc te ryby wszystkie się chowają. To jest tak, raz, że jest cieplej. Mi jest cieplej, więc automatycznie rybom jest cieplej. Dwa, woda jest też troszkę cieplejsza od tych domów, bo jak niestety wszyscy grzeją, więc te tutaj miejsce, ten cały plac jest troszeczkę cieplejszy od ciepła od domów, jest to naturalne. No i trzecia rzecz, ludzie wyrzucają tutaj bardzo dużo resztek jedzenia. Chleb, końcówki chlebów, jak coś nie zjedzą, wszystko jest wrzucane do wody. Tak więc ta ryba ma tutaj bardzo, bardzo łatwe, ma bardzo łatwy dostęp do pożywienia, więc nie ma co uciekać na głęboką wodę, nie ma co się chować. Tam, gdzie jedzenie, tam są ryby. Jak już sami widzicie, są to kanały bardzo malutkie. Jest tutaj niecały metr wody, maksymalnie metr wody, jak dobrze pójdzie, to jest metr wody. No ale te ryby się tutaj trzymają. Pierwsza rybka zaliczona. Piękny, ładny, 85-centymetrowy szczupak. Powiem wam, że no, patrząc na tą wodę, to się nie można spodziewać takich ryb tutaj, ale ja wiem, że one tutaj są i nawet są większe. Są tutaj naprawdę metróweczki. Chowają się między tymi łódkami nocą, no miejsca książkowe, idealne dla szczupaków, jeśli chodzi o schowanie się i na polo, i polowanie na swoją zdobycz. Zobaczcie, wszędzie są łódki, wszędzie są jakieś zawalone patyki, drzewa, trawy, pomosty, wszędzie tutaj są. Tak więc ten szczupak ma naprawdę wiele miejsc do schowania się i tylko musi czekać na swoją zdobycz. Pum, pum, zaatakował i już jest jego. Ja ten wypad tutaj zawsze robię w ten sam sposób. Robię to, biorę 2-3 przynęty ze sobą. Jest to odcinek taki około kilometra. Zajmuje mi to z 2 godziny w jedną stronę, no i z 2 godziny w drugą stronę. Dlatego przeważnie biorę ze sobą 2-3 przynęty. Ała. Jakieś tam mniejszą, średnią i dużą. Generalnie nie patrzę tutaj na kolory, choć ten gumisz się tutaj bardzo często mi sprawdzał. Generalnie Tiger Fire, jak to się mówi, kolor. Ale na co ja tutaj zwracam uwagę, to biorę gumisie, jeśli chodzi o wielkość, czyli większy, duży, większy i mniejszy. No i oczywiście musi być twister, czyli wibrujący ogonek, no i zwykłe kopytko. Tutaj akurat też padło na kopytko, ale to jest kanibal. Kanibale są dobre na szczupaki i na sandacze tak samo. Bardzo, bardzo lubię te kanibale. Kiedyś je sprawdziłem, wytestowałem, sprawdziły mi się i do tej pory je używam i naprawdę mi się sprawdzają na wielu wodach. Są bardzo łatwe do prowadzenia. Powiem wam, że no naprawdę każdy debil by prowadził, potrafi prowadzić tego gumisia. Się strasznie kolibocze na wszystkie strony. Letki ruch wody już wprawia go w... Letki ruch
wprawia go już w ruch. Jak to powiedzieć? Letki ruch przynęty wprawia go ruch w... Letki ruch wody wprawia przynętę w ruch. No, jakoś tak, nie wiem, jakby to podsumować. Wibrujący ogonek jest bardzo dobry, jeśli chodzi o płytkie wody i małe kanały, ponieważ po wrzuceniu do wody, jak gumisz opada w dół, zaczyna już ten ogonek wibrować i już tego szczupaka zaczyna tam kusić i już później malutki ruch do przodu, to już jest automatyczny, kurde, szczupak. Atak szczupaka, bo już sobie myśli, że przynęta ucieka od niego. Co jest najważniejsze, że w momencie, gdy przynęta wpadnie do wody, pum, od razu musicie zacząć ściągnąć. Nie pozwolić wolno przynęcie spaść do wody i dojść do dna, nie ma to efektu. Jeżeli rzucamy gdzieś pod same łódki, pod same kanty, pod same brzegi, pod same pomosty, po wrzuceniu przynęta musi od razu wejść w ruch. Wtedy ten szczupak myśli, że to jest jakaś płotka, co skoczyła i zaczyna tam uciekać i on wtedy agresywnie zaczyna w nią uderzać. Tak jest jego teoria, moja teoria. Mi się to sprawdza i moim zdaniem tak to po prostu jest. A gumisz, który jest wrzucony do wody i po prostu spada sobie, nie interesuje tego szczupaka, bo on wpadł, po prostu spadło coś i się nie rusza. Nie ma ruchu, nie ma interesowania się szczupaka przynętą. Co mogę jeszcze powiedzieć? Dlatego ten gumisz z tym ogonkiem po wpadnięciu do wody, nawet jeżeli on spada w dół, to już ten ogonek pracuje. I teraz później lekkie podciągnięcie go do przodu automatycznie prostuje gumisia i już jest cała praca gumisia. Najpierw pracuje ogonek, a później cały tułów. Dlatego te gumisie według mnie są lepsze, jeśli chodzi o takie miejscówki płytkie, pod same łódki, pod same pomosty, bo automatycznie po wrzuceniu do wody już jest praca tego gumisia. No co, doszłem do połowy, tam gdzie nagrywałem, tam gdzie chciałem nagrać rozpoczęcie, tam gdzie zmokłem pod tymi drzewami, tam jest mniej więcej mój połowa tego wędkowania, tam zazwyczaj kończę. Zmieniłem przynętę z tego twisterka wibrującego ogona na oczywiście dużą armatę, grubo albo wcale. Szczupak był zaliczony, tak więc w drodze powrotnej nie ma co się pieprzyć z malutkimi przynętami, żeby złapać cokolwiek. Założyłem już grubego, pięknego, białego gumisia z Mikado, tak, z Mikado. No i wróciłem, to już takim szybszym krokiem, bo już padało. Wróciłem te same miejscówki, szybkich 4-5 rzutów na dużego gumisia. Duży gumisz jest... mniej rzutów wykonuje na dużego gumisia, z tego względu, że on jest większy i moim zdaniem, jak go rzucam 2-3-4 razy, to ten szczupak jak tam jest, to on go musi widzieć. Na mniejszego gumisia poświęcam troszkę więcej czasu miejscówce, potrafię nawet i z 10 minut tam posiedzieć, obrzucić wszystkie tego z prawej do lewej, aż pod sam drugi brzeg. No z tego względu, że gumisz jest mniejszy i moim zdaniem jest troszkę trudniejszy, żeby go szczupak zauważył, więc poświęcam więcej czasu miejscówce. Duży gumisz to poświęca mniej czasu, ponieważ jest bardziej widoczny, grube, duże mięcho jest widoczne z daleka. Jak ten szczupak gdzieś tam jest, chowa się pod tą łódką czy pod pomostem, to musi uderzyć, patrz, pum, zaatakować i jest już mój. Teoria jest dobra, praktyka nie zawsze się sprawdza, ale tylko z tego względu, nie to, że kurde, coś źle powiedziałem, tylko z tego względu, że nieraz tam szczupaków nie ma na tej miejscówce, gdzie my rzucamy. Jeżeli szczupak jest, to uwierzcie mi, że 99% ta teoria, którą mówię, to sprawdza się. Te gumisie i to wszystko, co wam tutaj przedstawiłem, w jaki sposób ja to robię, przeważnie mi się to sprawdza. Jeżeli ten szczupak tam jest, to on naprawdę weźmie. Schowany, głodny, musi zaatakować. Zobaczcie sami, jaki ten szczupaczek tutaj gruby był z tej wody. Malutka woda, płytka woda, ale patrzcie, jakie grube te szczupaki. 85-centymetrowy, gruby, piękny szczupaczek. Łuskałem, aż go wyłuskałem w pomiędzy przerwie deszczowej, a nie na śniadanie. Oho. O, powiem, że będzie challenge, ponieważ podbierak mam o tu. O, szczupak jest tam. Już gdzieś tam pod brzegiem, pod łódką. Ręką nie dam rady. A i tak to zawsze jest. Opa! Siedzi w środku. Proszę bardzo. Oj, grubiutki. Myślę, że z 70-80 cm będzie miał na pewno. 85.
Czekajcie, bo tam przycyk. I 85 cm. Pierwsza rybka w dniu dzisiejszym, piątek, popołudnie. Jak już mówiłem, oczka w deszczu, w przelotnych, kurde, sztormach tutejszych. Szczupaki już zaczynają na zimę nabierać. Zobaczcie, jaki gruby, piękny brzuszek ma. Piękna samiczka, moim zdaniem to będzie. Dostajesz buziaczka, lecisz do wody i czekam na następne. Sezon szczupakowy się zaczyna. Tak się wyłania moja kłoda. Oj tak, oj tak, piękny szczupaczku mój, tak napłyniesz. Aż mi czapka na krasnala się zrobiła. Dobra, pierwsza rybka zaliczona, lecimy dalej. Woda do kolan, metr wody. No kto by powiedział, że takie szczupaki tu mogą siedzieć, ale one tutaj siedzą na zimę. Drobnicy jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Wystarczy, że on sobie łeb otworzy, ryja, przepłynie, atakuje 3-4 i to wszystko. Zauważyłem, że one tutaj atakują mniejsze przynęty. Zazwyczaj, powiem wam tak, o, na tej wodzie tutaj jeszcze nie udało mi się złapać szczupaka na dużą przynętę taką jak to. Wszystkie szczupaki padają mi tutaj albo na tego kanibala, czyli to jest 15, zaraz wam powiem, tak, to jest 15 cm kanibal, padają mi na tego kanibala, bądź na tego twisterka, ale to też jest chyba 18 cm, nie jest większy, czyli na takie dosyć małe gumy, ale jest to spowodowane tym, że po prostu jest dużo, dużo drobnicy i ten szczupak tutaj żeruje na drobnicy. Po co ma zaatakować jedną dużą przynętę? Jak otworzy ryja, jest tutaj tyle tej drobnej przynęty, że po przepłynięciu jak delfin, a co ja mówię jak delfin, jak wieloryb plankton, wszystko po prostu łapie z 3-4 płoteczki i on już jest najedzony, tak samo jakby miał zaatakować jedną dużą. No te szczupaki tu się zachowują całkowicie inaczej, jak na dużej wodzie. Jesień, zima, człowiek by powiedział, że duża przynęta, trzeba byłoby ostro prowadzić. Też używam dużych przynęt, ciągle próbuję tutaj, ale lepsze efekty mam na te małe przynęty. Na tych dużych wodach jest całkiem inaczej. Ten kanał jest połączony z dużą wodą, jak już mówiłem, ale te szczupaki nie chcą iść na dużą wodę, nie chcą zimować tam. No też bym nie chciał tam zimować, skoro bym musiał pływać za drobnicą, musiałbym cały czas trzymać się tej drobnicy, musiałbym uciec na głęboką wodę powyżej 5 czy tam 10 metrów, że już temperatura jest stała tą zimą i jesienią. A tutaj jednak niestety na tych kanalikach między tymi domami pożywienie jest cały czas, nie ucieka stąd, nie przemieszcza się, ciepło jest, zasłonięte od wiatru. Siedzą tutaj, naprawdę teoria taka typowo szczupaków zimowych. Tutaj na tej miejscówce, tutaj na miejscówce w Holandii, mogę powiedzieć, jest całkowicie inna. Duże wody są dużymi wodami, małe wody są małymi wodami. No muszę wam powiedzieć, że teoria, typowa teoria takich zimowych szczupaków tutaj w Holandii, na tych malutkich kanałach, jest tak całkowicie inna. Te szczupaki nie są głupie, jeżeli mają gdzieś tam na zimnej wodzie marznąć, uganiać się za przynętami, tracić energię, lepiej posiedzieć na płyciźnie, między domami, zasłonięte od wiatru, ale jedzenia jest tutaj od groma. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje takie teoretyczne wywody i praktyczne, to wam udowodniłem, że ta ryba tutaj bierze, jeśli chodzi o moją teorię, to się sprawdza. Ja będę uciekał do domu, bo to już z tego wszystkiego na pewno już nic nie będzie. Pada, pada i jeszcze raz pada. Kurtka już jest tak samo mokra na przelot, na wylot, masakra, jakbym z niej wykręcać. Nie ma co dłużej przyciągać jeszcze, kurde, myślałem, że może przestanie padać, to wyjdę w bluzie na jakieś pół godzinki, ale nie uda się to. Ja uciekam do domu, wy się trzymajcie. Łapki w górę, nie było karpi, ale listopadowe szczupaki między domem. Dwugodzinny, trzygodzinny wypad, dwu-trzygodzinny wypad. Uważam do zaliczonych 85-centymetrowy szczupaczek. Pad, twisterek zdał egzamin.
Czyli to oznacza, że zima pełną parą przychodzi, szczupaki kurde wyszły już na swoje miejscóweczki. Teraz będzie trzeba tylko łapać te najgrubsze zimowe szczupaki. Ja uciekam do domu, wy się trzymajcie i do następnego.